Więc przychodzisz z pracy, siadasz na sofie, bierzesz pilot, włączasz, a tu ząg. Nie działa. Masz dosyć wiecznej wymiany baterii. Ciągłym ich ładowaniem. Brakiem sygnału. I ciągłym go szukaniu. Co jeśli istnieje alternatywne rozwiązanie? No way! Tak proszę Państwa, jest to Kodi. Czym jest Kodi? Kodi jest to platforma multimedialna Xbox Media Center, znane też dobrze jako XBMC, tylko tyle, że przyjęło ładniejszą formę. Przedstawię Wam poradnik krok po kroku, jak zainstalować Kodi: dodatek, addon installer. Jest to program umożliwiający instalowanie pozostałych różnych elementów, dodatków oraz yy, dodatek Adon Exodus umożliwiający oglądanie filmów i seriali. Więc zapraszam. Więc pierwszą czynnością jaką robimy jest otworzenie przeglądarki internetowej. Yy, tak, tak, już może być ten Internet Explorer, tylko że to będzie troszeczkę wolniej. I udajemy się na oficjalną stronę Kodi. Jest to Kodi.tv/download. I tam o czym ukaże nam się, e, się instalka na różne platformy. Nas interesuje w tym przypadku e, Windows, więc klikamy i pobieramy. Po zakończonym ściąganiu uruchamiamy ten plik i instalujemy. Oczywiście możecie zmienić sobie ścieżkę dostępu, instalujecie gdzie chcecie, to no już nie mój problem. Tylko proszę pamiętać, że robimy pełną instalację, więc zaznaczamy full i jedziemy dalej. Po zakończonej instalacji zaznaczamy Run Kodi i uruchamiamy nasz program. Więc, aha, to tak to wygląda. Po uruchomieniu programu za pierwszym razem Kodi dokona paru update'ów Generalnie zostaną doinstalowane jakieś tam rzeczy, szmery, bajery tak, dalej, tak dalej. Może się pojawić okno zapory Windows Oczywiście klikamy na zezwól i przystępujemy do następnego kroku Poruszanie się w kody jest banalnie proste, wystarczy myszką najechać na, na kategorię typu program system bla 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 i scrollować wtedy od lewej do prawej ekran zostaje przesuwany i tak dalej. Yy, pod zakładkami są podkategorie, więc yy, zaczynamy Zaczniemy od zmiany języka na nasz ojczysty polski, więc najeżdżamy kursorem na zakładkę system i klikamy. Przechodzimy do działu Appearance, gdzie następnie wybieramy pod kategorię International. I w zakładce, która nam się otworzy, nas, nas interesuje language, więc klikamy, klikamy w tą sekcję i szukamy naszego języka. Jest to polish, czyli polski pod literką P. Zamykamy to okno i przechodzimy do menu głównego ustawień. Teraz zajmiemy się opcją włą włączenia napisów i ich konfiguracją, więc wybieramy zakładkę wideo, przechodzimy do zakładki napisy i po prawej stronie w, oknu, w oknie e klikamy preferuj napisy w języku i z listy wybieramy to co nas interesuje, więc w tym przypadku będzie to język polski, czyli Polish. E można zmienić czcionkę, rozmiar, styl jaki kolor, ale nas e, najbardziej interesuje w tym przypadku zestaw znaków, więc klikamy tam i z listy wybieramy Central Europe Windows w nawiasie e, ważną rzeczą jest zaznaczenie opcji poniżej zastępuj czcionki w napisach e, to chodzi chyba o znaki specjalne u, z i tak dalej na przykład. Następnie przechodzimy piętro niżej, pobieraj napisy w językach. Wchodzimy i dla przykładu tutaj można dodać wiele języków, więc odznaczamy angielski, który jest ustawiony standardowo, i wybieramy polisz, czyli polski, akceptując OK. Teraz zajmiemy się ustawieniem serwisu, dzięki któremu będziemy mieli możliwość oglądania napisów, więc klikamy na domyślny serwis napisów Teraz nam się uruchomiło okno, klikamy na pobierz więcej i z listy wybieramy opensubtitles.org. Jest to serwis chyba najlepiej działający, więc e, możemy to bez problemu zainstalować. I to samo robimy z domyślnym serwisem napisów filmowych. Tylko że jeżeli teraz otworzy wejdziemy tam to już będziemy mieć e, opensubtitles.org pod spodem, więc klikamy i graj i trąbi wszystko teraz przystąpimy do instalacji naszych dodatków umożliwiających oczywiście oglądanie filmów bleble również zainstalujemy dodatek umożliwiający instalację innych dodatków czyli super dodatek który się nazywa addon installer, więc z poziomu głównego Kodi klik, najeżdżamy na zakładkę system i nam się podświetli menadżer plików, więc tam klikamy. Double click, czyli podwójny klik na dodaj źródło pojawi nam się okno, gdzie e, wpisujemy ścieżkę do naszego źródła, czyli klikamy w miejsce, gdzie pisze brak. W oknie, którym nam się pojawiło, wpisujemy ścieżkę, e, która jest http fusiontvaddonsag i klikamy gotowe. Wprowadzamy teraz nazwę naszego źródła mediów. E, ja wpisałem po prostu to, co jest, czyli Fusion, bo to jest dodatek Fusion. I klikamy ok. Jak widzicie, e, dodało nam się Ładnie, pięknie, wszystko elegancko. Naciskamy klawisz wstecz ten na, na dole. I teraz przechodzimy do menu głównego. Tym razem klikamy w zakładkę System, następnie Dodatki, i w tym momencie przystąpimy do instalacji tych wszystkich addonów. W oknie, które nam się pojawiło teraz, klikamy Instaluj z pliku ZIP i w oknie, które się pojawiło, mamy dostęp do naszych wszystkich dysków i oraz, oraz jest nasza ścieżka utworzona wcześniej. Istnieje wiele też na internecie stron, z których można ściągnąć już gotowce, mianowicie jest to plik ZIP i wtedy już bez dodawania tych ścieżek instalujemy różne dodatki. Następnie wybieramy folder XBMC Repos, katalog English. Następnie wy wybieramy nasz dodatek, który nas interesuje najbardziej. Jest to w tym przypadku Exodus. Więc zaznaczamy, klikamy OK. W prawym dolnym rogu powinno się pojawić powiadomienie, że tam dodatek został włączony i tak dalej. Cofnie nas z powrotem do tego okna. Klikamy raz jeszcze zainstaluj z pliku zip i teraz zainstalujemy ten super dodatek. Wybieramy raz jeszcze nasz wcześniej stworzony Fusion. Klikamy folder Start Here i wybieramy nasz plugin program addon installa no i klikamy OK pojawi się ikonka na dole powiadomienie, że Adon Installer został aktywny teraz klikamy zainstaluj z repozytorium wybieramy Exodus Repository wtyczki video wybieramy Exodus następnie zainstaluj Wyskoczyło nam okienko i jest napisane, oczywiście, jak widzicie. Exodus, dodatek aktywny, więc możemy przystąpić do oglądania filmów i seriali. Więc wychodzimy do menu głównego, klikając wstecz, 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 wstecz bądź naciskamy home, czyli ten domek. Najeżdżamy kursorem na wideo i nam się otworzą pod spodem zakładki. Klikamy Dodatki. Wybieramy nasz Exodus. I o czym nam się ukazało? Menu główne: Exodus. Jest podzielone: Filmy, seriale, a moje listy. Tam pewnie można dodawać jakieś tam rzeczy, szmery, bajery do ulubionych czy coś w tym stylu. Dla przykładu tego filmiku zademonstruję opcję seriale, więc kliknę na seriale i wyskoczyło następne okno, gdzie możemy sobie szukać tego, co, co chcemy oglądać, poprzez, nie wiem, gatunki najbardziej popularne, dzisiaj dodane, tam wysoko oceniane, najlepiej oceniane. No to niech będzie najbardziej popularne i otworzyło nam się okno z najpopularniejszymi. Serialami. Wszystko jest fajnie, fajnie ukazane lauka e, Są okładki, więc to jest bardziej, bardzo przejrzyste. Ja wybrałem sobie e, serial The Black Sales. E, bardzo dobry, o piratach polecam. I wszystkie seriale są podzielone, oczywiście, na sezony, żeby się. To jest, no jest bardzo przejrzyste. Więc no niech będzie klik na sezon pierwszy. I tutaj mamy bardzo ładnie i przejrzysto e, pokazane wszystkie epizody, tytuły, numery i tak dalej. Krót, krótki opis, więc klikamy to, co nas interesuje, ale dobra rzecz jest taka, że po obejrzeniu epizodu e, po prawej stronie będzie ptaszek, więc e, no będzie oznaczony, że już to oglądaliśmy wcześniej, więc. Nie musimy się martwić, że się pogubimy, albo dwa razy będziemy oglądać ten sam. Teraz proszę się nie przejmować, jeżeli to długo trwa, raczej maksymalnie to powinno być, nie wiem, do 40 sekund, u mnie tam jest 20-30, zależy. W tym momencie szuka dostępnych źródeł, z których możemy oglądać dany epizod, więc proszę się uzbroić w cierpliwość. I w oknie, które nam wyskoczyło, mamy wspomniane y, źródła, z których możemy oglądać. Jak również zauważyliście, rzuciło Wam się w oczy, że są po, na, na końcu y, danego serwisu, jest też jakość, w którym to jest nadawane. Więc oczywiście wszystko jest ułożone od najlepszej do najgorszej. Więc y, ja kliknę na ten pierwszy link i zobaczymy. Aha, wiedziałem, że zadziała, nie ja żartuję, e, więc działa, teraz Wam zademonstruję jak włączyć napisy, więc po prostu wystarczy poruszyć my, myszką, e, otworzy, otworzą nam się tutaj różne przyciski i tak dalej, i tak dalej, najeżdżamy tutaj na, ten, na napisy i klikamy pobierz. I z okna, które nam też wyskoczyło, są dostępne napisy e, z serwisu opensuptals.org w języku polskim. Oczywiście to są wszystkie do tego akurat przykładowo epizodu. E, może być problem, bo niektóre napisy mogą być przesunięte w czasie, więc trzeba szukać szukać, aby trafić na odpowiednie. E, chyba, że przesuniemy je w czasie. Delikatnie. No. I tak to po prostu wygląda. Pamięta, pamiętaliście, chyba, że instalowaliśmy jeszcze t, e, ten super oda, dodatek Addon Installer? Więc co to jest? Więc, właśnie, co to było? No i w, z menu głównego, czy po zamykamy te, te filmy, bla bla, e, z menu głównego, wchodzimy w zakładkę programy. Jest tutaj nasz Addon Installer. Klikamy. I proszę bardzo. Adon Installer, super dodatek, dzięki, dzięki temu dodatkowi możemy instalować różne inne dodatki do Kodi. Oczywiście jest tutaj ładnie podzielone na kategorie, przykładowo wideo, mamy audio, programy, różne serwisy, repozytoria i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli coś, chcecie coś jeszcze, nie wiem, doinstalować kanał YouTube, czy, czy macie konto na Netflix, czy nawet Amazon Prime po prostu wchodzicie w, w ten folder przykładowo wideo yy, no. więc oczom nam się ukazały wszystkie możliwe dodatki jakie chyba są na, yy, do, do, do dodatku, do, do, do po prostu wideo yy, ale ja już wiem z wyzbereźniki jedne co tutaj wam się rzuciło do oka no, po prostu tak to działa. Jeżeli po prostu klikniecie na któryś, tam wyskoczy okno instaluj, dostaniecie powiadomienie w prawym dolnym rogu, że został aktywowany i później standardowo z menu głównego wchodzicie wideo, dodatki i tam gdzie było to exodus po prostu będzie więcej, więcej i więcej dodatków. No to byłoby na tyle. Również jeżeli komuś nie podoba się wygląd, możemy to zmienić. Wchodząc z menu głównego system, wybierając zakładkę wygląd, klikamy na skórkę. EcoDay sobie również daje radę świetnie z ekranami dotykowymi. Jeżeli oczywiście chcecie więcej motywów, klikamy, pobierz więcej i. Instalujemy i tak dalej, i tak dalej Jak widzieliście nie było to aż takie trudne Może trochę więcej problemów przysporzyło nam wszystko e, Cała konfiguracja tego do instalowania tych dodatków Ale jeżeli wszystko już jest pięknie poinstalowane e, To po prostu gra i trąbi jak w zespole kombi e, Więc jeżeli wam się podobało Moje nagranie, mój poradnik e, Step by step, krok po kroku e, Proszę, proszę polajkować czy nawet subskrybować. Więc e, pozdrawiam Was i gwarantuję Wam, że niedługo będzie coś, coś więcej. Będą następne filmiki, jak i poradniki. E, pozdrawiam Was, tester UK.